i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Rzadkie Rzeczy w Minecraft. Ostatnio pierwszy odcinek tej serii stał się najpopularniejszym filmem na moim kanale, za co wam niesamowicie dziękuję i małymi krokami zbliża się do granicy 600 000 wyświetleń. Jest to dla mnie nieprawdopodobne. Dziękuję wam niesamowicie z całego serducha i w podzięce wrzucam wam kolejny odcinek tego cyklu. Mam szczerą nadzieję, że wam się spodoba tak samo jak poprzednie. Jeżeli tak się stanie, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Im więcej ich będzie, tym częściej będą te odcinki. Dziś dla was mam propozycje, które sami mi nadesłaliście na e-maila podanego w opisie. Zatem nie przedłużając, życzę miłego oglądania. Pierwsze dwie rzadkie rzeczy zostały nadesłane przez widza Wildmall. Pierwsza z nich to jest skamielina na pustyni, która znajduje się na powierzchni. Jest to niesamowicie rzadkie zjawisko, bo przecież skamieliny pojawiają się owszem na pustyni, na bagnach, ale pod ziemią. Pierwszy raz się spotkałem z widoczną, i to nie w kanionie, skamieliną. Wygląda to naprawdę ciekawie. Na tym samym świecie, prawie 4000 kratek dalej, możemy znaleźć twierdzę, w której również znajdziemy bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie nad jednym z pomieszczeń znajduje się spawner, w którym nie ma podłogi. Również pierwszy raz z takim zjawiskiem spotykam się w tej grze. Zazwyczaj spawnery miały podłogę z mostone'a i cobblestone'a, a tutaj taka niespodzianka. Kuba Kowalczyk nadesłał mi ciekawy sit, na którym możemy znaleźć podwodną świątynię, pod którą znajdują się ruiny oraz, co ciekawe, wrak statku. Jest to naprawdę ciekawe kombo, ponieważ trzy różne struktury wygenerowały się tak naprawdę w jednym miejscu. Na domiar wszystkiego pod ruinami możemy znaleźć opuszczoną kopalnię. To już jest po prostu rekord. Od ruskiego pana otrzymałem sit, na którym możemy znaleźć wioskę, w której to są aż 3 kościoły. Mimo że zjawisko nie jest za bardzo spektakularne, to z pewnością jest rzadkie. Jeszcze nigdy nie udało mi się spotkać w Minecrafcie wioski, w której byłyby aż 3 takie same budynki, w dodatku kościoły. Oczywiście nie mówię tutaj o budynkach mieszkalnych, które to często pojawiają się w naprawdę licznej ilości w jednej wiosce. Niemniej jednak sądzę, że zjawisko jest na tyle ciekawe, że warto umieścić je w tym zestawieniu. Błędy generatora często bywają przepiękne. I tutaj mamy kolejny przykład nadesłany przez widza Oniku Draku. Znajdziemy tutaj opuszczoną kopalnię w górze lodowej. Wow, tego typu błędy generatora naprawdę lubię. Co ciekawe, taki błąd generatora jest naprawdę nietypowy, ponieważ opuszczona kopalnia oczywiście jest z Messy, która znajduje się w pobliżu, ale góra lodowa wcale nie znajduje się na biomie Messy, tylko w jej pobliżu, zatem jest to naprawdę dosyć niespotykane i z pewnością rzadkie. Moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz. Ostatnie dwie propozycje na dzisiaj będą związane z chatką wiedźmy. Pierwsza z nich jest to połączenie chatki wiedźmy oraz domków w wiosce. Propozycja została mi nadesłana przez widza o niku Zwierzak ADHD. Połączenie tych dwóch struktur wygląda naprawdę dobrze. Gdybym nie wiedział, że jest to błąd generatora, pomyślałbym, że ktoś po prostu postanowił te dwa domki ze sobą połączyć. I na sam koniec mamy pustynną wioskę, która w dużej części wygenerowała się na bagnach, a wśród domków w niej jednym z nich jest chatka wiedźmy. Seed został mi nadesłany przez widza o niku Sev. Tak samo jak w poprzednim przypadku, gdybym nie był w 100% pewien, że jest to robota generatora, bym pomyślał, że ktoś zrobił to specjalnie. Ale jednak okazuje się, że to wszystko zrobił nasz kochany Minecraft. Wygląda to moim zdaniem fenomenalnie i myślę, że wielu z was będzie zainteresowanych zaczęciem gry na tym świecie, zwłaszcza że to wszystko jest w okolicach spawnu. Tak więc moi kochani, na dziś to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że wam się spodobało. Dziękuję niesamowicie wszystkim za obejrzenie i szczególnie dziękuję tym widzom, którzy nadesłali mi seedy do tego odcinka. Jest jeszcze sporo propozycji, które się w tym filmie nie pojawiły, tylko czekają na publikację w części kolejnej. Jeżeli będzie bardzo dużo łapek w górę pod tym odcinkiem, kolejna część myślę, że pojawi się niesamowicie szybko. Wszystko zależy od Was. Przypomnę jeszcze, aby propozycje do kolejnych odcinków wysyłać na e-maila dla@gmail.com, którego znajdziecie do skopiowania w opisie. W wiadomości koniecznie zawrzyjcie seed, koordynaty, screeny, Wasz nick oraz na jakiej wersji to działa. Jeśli według mnie propozycja będzie nadawała się do odcinka, od razu sobie ją zapiszę. Dzięki Wam wielkie jeszcze raz za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć!